Cześć, z tej strony FRL, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku jeden z topowych graczy w moim klanie pokaże nam, jak w łatwy sposób wbić 1000 puszek na Tiku oraz Barley'u. Więc moi drodzy, na samym początku strzelcie wszyscy łapeczkę w górę dla zasięgu, niech wiele osób zobaczy, jak w łatwy sposób można wbić 30 rangę. No i koniecznie sprawdźcie, czy już subskrybujecie mój kanał, ponieważ lecimy po 600 tysięcy do końca roku. Mam nadzieję, że się uda, a teraz zapraszam do oglądania. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną mój najlepszy gracz z klanu, czyli Panda. Siemaneczko, Panda. Witam wszystkich. I Panda, pochwal nam się, no pochwal nam się, prócz tym fajnym skinem do Leona, pochwal się jeszcze nam 30 rangą na zadomiarzu Barley, pięknie, 1003 puszki, wow, jak długo wbijałeś te puszki, od razu nam powiedz, i na jakim trybie, to jest najważniejsze. Wbiłem to na Graveyard Shift'cie, no i wbiłem to w miarę szybko, bo w sumie zajęło mi to 2 dni, w pierwszy dzień grałem jakieś 2 godziny, a w drugi dzień nawet nie wiem czy godzinę, to dobiłem po prostu tą resztę już na odcinku. Rozumiem, a startowałeś od progu puszek 500 czy 550? Czy... 600. Powiedz mi, jaki star power ma twój Barley? Co on robi? Bo ja akurat żadnego star powera do Barley'a jeszcze nie mam. Ten star power, jak używasz go na Graveyard Shift'cie, zamiast lecieć cię aż po 400, jak na przykład na hejście czy na innych trybach, leci cię po 100, a odejmuje ci 56, przez to no jesteś trochę do przodu przed innymi. Kurczę, jakbym miał ten star power, to też chętnie bym sobie tak jak Barley'a wysoko wbił, no ale niestety go jeszcze nie mam, ani nie mam w sklepie, ale nie wydropiłem ze skrzynek. Ostatnio otwierałem skrzyneczki. Moi drodzy, na samym początku łapeczka w górę dla Pandy. Myślę, że za takie 1000 puszek, no to 5000 łapek musicie zostawić minimum. I oczywiście koniecznie odwiedźcie kanał Pandy, gdzie ma nagrany odcinek, jak wbija te puszki. A link do kanału Pandy znajdziecie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Za chwileczkę też sobie obejrzymy mecz, jak Panda przekracza próg 1000 puszek, bo nagrał specjalnie ten mecz, żebyśmy mogli sobie go obejrzeć. A tymczasem, moi drodzy, otwórzmy sobie mega skrzynkę, którą mamy w przecenie za 60 gemów. Panda, wypadnie coś czy nie? Jak myślisz? Mam nadzieję, że coś ci dropnie, jakiś star power. Ja też mam taką nadzieję i uwaga, raz, dwa, trzy, yo! 474 golda i 6 biletów na wydarzenie. Powiem ci, że jak mam wszystko już ulepszone, alkohol poluje na star powery, jest mi mega smutne, jak wypada ze skrzynki jeden przedmiot. I to no, bez bonusa, to jest mega smutne. Okej, moi drodzy, teraz obejrzyjmy sobie meczyk, jak Panda wbił 1000 puszek na Barley'u. Okej, moi drodzy, zobaczmy, jak Pandzie szło podczas tego meczu. Jak na to w ogóle wpadłeś, że na Graveyard Shift'cie można właśnie, używając ten star power, tak szybko puszki wbijać? Gdzieś to podejrzałeś, czy sam do tego doszedłeś? Właśnie, to było tak, że kiedyś też był jakby Graveyard Shift, dokładnie nazywało się to Life Leech, i tam miałem wtedy chyba na Barley'u 400 coś pucharków, bo to było chyba z rok temu, czy nawet dawniej. Tak, jeszcze stare puszki wtedy były. Tak, tak. I właśnie wtedy miałem Barley'a na 9 levelu i bardzo chciałem go wymaksować i sobie dropnąć ten star power, bo wtedy były też pierwsze star powery, czyli tylko ten właśnie, który leczy. Mhm. I bardzo chciałem wymaksować Barley'a, żeby zagrać z tym star powerem i wbić sobie Barley'a na 500, bo kiedyś 500 no to było bardzo dużo. Tak, tak, wtedy było ogromnym wyczynem wbicie 500. Ja pamiętam, jak z tobą wbijałem Penny na 500, pamiętasz, ile się męczyliśmy i nie szło tego wbić, tak, na duo? Tak. Ojeju. No, wtedy było ciężko. No i właśnie czekałem, aż mi się on pojawi w sklepie albo wydropi ze skrzynki. Najgorsze było to, że nie dobiłem wtedy tego Barley'a na 500, bo w końcu ten tryb usunęli i ja dalej nie miałem wymaksowanego. A, no to takie unlucky trochę. I zobacz, i sobie przeczekałeś w krzakach prawie cały czas, rzucając na oślep po prostu. No tak, bo wystarczy byle gdzie rzucić i ja dostaję plus 100 HP. Ja, ej, to jest perpetuum mobile. Mi się wydaje, że tutaj Supercell troszeczkę tego nie przemyślał. Jak myślisz? No, troszkę nie przemyśleli tego. Właśnie kiedyś było tak, że leczyłeś się, znaczy wtedy nie było, że 400 się leczysz, bo ten star power był trochę słabszy, ale wtedy jeszcze więcej się leczyło i też właśnie, nie wiem czy wiesz, ale Rose'a w krzakach też się leczy. Tak, leczy się. Tylko że ona się leczy po 50, a traci chyba 100 coś, więc no to już jest słabszy star power. Tak, jak moi drodzy widzicie, tak wyglądał meczyk. Panda zajął drugie miejsce.
w ogóle nie biorąc udziału tak naprawdę w walce. Po prostu sobie stał w krzakach, rzucał na oślep, życie mu się regenerowało, więc to jest przekozacki patent na to, żeby wbić sobie łatwo 1000 puszek na barleju. Jeżeli macie taki star power, no to polecamy korzystać albo chociaż dobić sobie właśnie tą 30 rankę, żeby odblokować 500 gwiezdnych żetonów. Okej, okay, my jesteśmy z powrotem w lobby. Panda, pochwal się teraz drugą postacią, którą wbiłeś na 1000. I jest to, moi kochani, Tik. Wow, 1001 puszek na Tiku. Kto by się spodziewał, że jest możliwość wbicia 1000 puszek? Powiedz mi, gdyby nie było Graveyard Shift, to by było ciężko chyba wbić 1000 na Tiku, co? Tak, właśnie to wszystko dzięki temu kozackiemu trybowi i obron został jak najdłużej. Fajnie by było właśnie, żeby został jak najdłużej. Ja na Tiku aktualnie mam 511 i powiem ci, że chyba też sobie posiedzę troszeczkę, żeby właśnie dobić, chociaż nawet nie tą 20 rangę, może z 28, o! Coś takiego, żeby mieć ten już rekordzik na Tiku, wszystko poodblokowywać. Kurczę, no mój Tik przy tobie wygląda bardzo słabo, powiem tyle. A powiedz mi, jaki star power używałeś do Tika? Używałem star poweru pierwszego, znaczy nie pierwszego, tylko drugiego, sorry, ponieważ pierwszy polega na tym, że szybciej się leczysz, no a na tym trybie się nie leczymy, a drugi polega na tym, że szybciej przeładowujemy właśnie, więc no drugi jest lepszy, ale bez starpara też bez problemu można sobie dać radę. Powiedz mi teraz właśnie, tak, którą postacią ci się łatwiej wbijało? Chyba Barlejem, co? Niż Tikiem? Szczerze mówiąc, to praktycznie tak samo, no bo Barlejem siedziałeś w krzaku i rzucałeś byle gdzie atak, a Tikiem też było bardzo łatwo, bo każdą osobę, którą napotkałeś, to trafiałeś się tymi atakami. W sumie tak. Tik. Jeszcze miałeś star power, który szybciej przeładowuje, to prawda. A powiedz mi, pokaż mi Dynamike'a jeszcze. Ile masz na Dynamike'u? Na Dynamike'u mam mało, 600. 600, a nie wbijasz Dynamike'a, czy ciężej jest Dynamike'iem tam? Bo Tiki są po prostu i Barleje. Z trzech throwerów właśnie najgorzej, no bo Tik ma długi range, przez to właśnie trafia innych. Barley się leczy, no a Dynamike jedynie co może robić, to skakać. No ale tam skakania mu nie pomoże niestety. Okej, okay. Sprawdźmy sobie teraz, moi drodzy, tabelę, jak to wygląda na chwilę obecną. Ty wbiłeś w tym sezonie dwie postacie na 1000 jako pierwszy, tak? Tak, tak. Masz to na kanale udokumentowane wszystko? Tak, tak, wszystko jest na kanale. Jak widzimy, Panda Exequo z botem 69, 1001 puszek na Tiku. Nie próbujesz wbić 1000, nie wiem, 5? Nie, no bez sensu, bo i tak będzie reset sezonu, więc... A reset jest za dosłownie 20, chyba 2 godziny już, więc... Pogchampik, Exequo pierwsze miejsce. I sprawdźmy sobie jeszcze Barleya. Na Barleju, mój drogi przyjacielu, jesteś aktualnie czwarty. Olivier, Faraon i Bot 69 prześcigają cię o ile? O jedną i o dwie puszki. No ale miałeś tam ponoć sporą różnicę, kiedy wbiłeś Barleya na 1000. Ile przeciw... No tak, bo Barleya wbiłem, sezon zaczął się w poniedziałek, a Barleya już chyba wbiłem w czwartek albo w środę, więc miałem przewagę 220 puszek między pierwszym a drugim miejscem. A później koledzy po fachu sprawdzili, jak łatwo się wbija puszki, no i postanowili też sobie wymaksować Barleya na 30 rangę. Super, rewelacja. Dobra, Panda, to co? Obejrzyjmy teraz meczyk, jak tobie poszło grając Tikiem. Okej, moi drodzy, lecimy z solo showdown. Powiedz mi, w tym trybie zbieranie skrzynek nie ma za dużego sensu, co nie? No ja tutaj czasami nawet wbijałem się w środek, bo było dużo pair cubesów, ale najczęściej zbierałem właśnie ten najbliższy pair cubesów. Ja tak samo robię, grając ten tryb, bo tam na środku, no nie ukłamujmy się, często stoi jakiś Mortis, bo Mortis tutaj szybko się przemieszcza i parę razy się już nadziałem na Mortisa na samym środku albo na jakąś, może nie Shelly, ale na jakiegoś Spike'a, bo oni też tam kampią w tych krzakach i tam jest mega ciężko. Też... Tak, właśnie. Mhm. Tutaj Rosa sobie próbowała pewnie star powerem siedzieć w krzaku. A ty ją wygoniłeś Tikiem. Tak, tak. Taka na przykład Rosa, jak sobie stanie na środku, na tej mapie, no to też jest mega OP. No chyba, że trollerzy zaczną z każdej strony ją rzucać, jak ją zlokalizują, no to wtedy ona pada. Ale Piper może namieszać, jeżeli będzie stała sobie grzecznie cicho. No i w końcowej fazie odda dwa celne strzały, bo jej nikt nie zlokalizował, ale... Nie wiem, nie wiem. Chyba najbardziej tutaj trollerami się opłaca grać w tym trybie i je maksować. Tak, tak. Tiki Barley są naprawdę mega mocni. A tak generalnie, jakbyś chciał Tika wbić na 1000 puszek, to chyba tylko na trójkach grając, co? Bo na duo, no nie wiem,
chyba trójki najbardziej. No, jakbym miał próbować na trójkach, to bym grał właśnie Siege'a. Siege'a, po prostu Barley'em. Znaczy Tickiem, rozumiem. No okej, okay, tutaj jak widzimy 400 HP zostało tylko Pandzie, tam u góry Tick na wysokich pucharkach. No i tutaj Dynamite Campi, a ja się wykrwawiam. A ty się wykrwawiasz Dynamite Campi, ale to nic nie szkodzi, ponieważ i tak zdobyłeś plus 4, a co za tym idzie, wbiłeś 30 rangę. Więc stary, win nie musi być, ważne, że się zgadzają plusowe pucharki. Powiedz mi Panda, dasz się namówić, żebyś zagrał jeszcze dla nas jakiś meczyk postacią, która ma plus 1000? Zobaczymy jak to wygląda. Możemy spróbować w sumie. Okej, moi drodzy, oglądamy meczyk Pandy. Trzymamy oczywiście mocno kciuki, mamy nadzieję, że uda się jakieś plusowe pucharki wygrać. Nie mówię o zwycięstwie, ale niech będzie na plus. Za które miejsce masz plus? Za trzecie? Od czwartego jest chyba plus, okej, okay, super. O, Jessie, proszę ja ciebie, skąd ona się tu wzięła? Właśnie nie wiem. Mortis, chyba o tym właśnie mówiłem, o takich Mortisach właśnie mówiłem, które stoją w krzakach. Zobacz jak on szybko zdążył już dojść do środka. Masakrycznie. Ale jest teraz mega obity już. Teraz, jakbyś mu jeszcze wcisnął? Tak jest, okej. Okay. Ty masz pół życia, nie wiem czy na twoje miejsce bym w ogóle się chyba nie ruszał i stanął sobie po prostu i poczekał. On uciekł. No, na środku, to będzie dobre miejsce. Chcesz być na środku, tak? Tak, tak, bo wtedy jak oni będą już na koniec wbijać w środek, bo ich będzie strefa gonić, to ja już będę ich obijał. W sumie okej, ale jak z każdej strony ktoś nagle zajdziecie i będą wszyscy spamowali środek, to będzie słabo. No, zobaczymy. Zobaczymy. O, widzisz, z dwóch stron już spamują. Masz jeszcze po lewej typa. Mam główkę, tak. Pięknie. Głowa jest w tym trybie mega OP, zwłaszcza na Tiki, gdzie one kompletnie są bezradne. No, dokładnie. Moi drodzy, nie zapomnijcie stawić łapeczki w górę za to, że Panda ryzykuje puszki, żeby nam pokazać jak się gra na wysokich pucharkach. Top 3, więc będę na plusie. No i elegancko, o to chodzi. Zobaczymy ile. Ten Tick już będzie tutaj. Tak, rip, nie wchodź tam jego... Aha, dobra, i tak mam delikatne opóźnienie, żeby nie stream snajpować, rozumiem. Okay. Ten Alanem już będzie leżał, tak, on już odpuścił. Wielkie starcie. Easy gierka. I Beast, easy gierka. GG! Serduszka na czacie, jakby był czat aktywny. Plus 8 puszek, brawo! Sprawdźmy sobie teraz tabelę. Panda, 1004 puszki. Pięknie, o to chodziło. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Ja tobie, Panda, mega dziękuję serdecznie za wywiadzik. Fajnie, że nagrałeś dla nas te meczyki. Fajnie, że coś takiego możemy wrzucić na kanał. Mam nadzieję, że widzowie też lubicie taką serię. Nie zapomnijcie odwiedzić kanału Pandy. Panda, może jakieś 3 słowa jeszcze dla widzów? Zachęć ich, żeby do ciebie wpadli. To wbijajcie do mnie, tam często właśnie będą odcinki, jak wbijam jakąś postać na 1000. Jeszcze mam w planach wbić Spike'a oraz Piperkę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Okej. Okay. Więc mam nadzieję, że wystarczająco was zachęcił. Ja dziękuję dzisiaj wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!